To jest krok, który ma przyspieszyć zakładanie działalności gospodarczej i z tego kroku będą zadowoleni ci przedsiębiorcy, którzy będą zakładali swoją działalność w formie spółki, ponieważ rejestracja w KRS-ie dotyczy właśnie spółek i tak się wydaje, że powinniśmy również dzięki tej ustawie troszeczkę podnieść się w rankingu Doing Business, bo tam właśnie chodzi o liczbę procedur i dni, a tutaj ta procedura i dni podlegają redukcji, także Doing Business 2015 będziemy wyżej. Te ułatwienia będą sprowadzały się do tego, że podczas rejestrowania działalności gospodarczej w KRS-ie dokonamy wpisu, składając formularz, a następnie Krajowy Rejestr Sądowy podzieli się tymi informacjami z innymi urzędami, w tym z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, i te informacje trafią do tych urzędów już bez naszej konieczności zgłaszania się do tych urzędów osobiście i składania tam formularzy, co pozwoli na znaczące przyspieszenie procesu rejestracji, bo do tej pory te informacje były wysyłane przez KRS pocztą do tych urzędów, także no już jakby z tego powodu traciliśmy kilka do kilkunastu dni, żeby korespondencja mogła dotrzeć na czas. I właśnie ten element e-administracji, bo tutaj będzie możliwość przesłania tych informacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, jest bardzo istotny, ponieważ jakby w całym rozwoju administracji chodzi o to, żeby informacje pomiędzy urzędami mogły właśnie jakby krążyć bez naszej wiedzy, nawet bez naszego udziału, żeby urzędy mogły po prostu powziąć tą wiedzę o nas. One gromadzą bardzo dużo informacji na nasz temat i także tutaj podczas składania wniosku o jakby rozpoczęcie działalności gospodarczej w KRS-ie te informacje trafią do odpowiednich urzędów w formie elektronicznej, co jest bardzo korzystnym krokiem i jednym z elementów, który sprzyja budowie cyfrowej administracji w naszym kraju. Pana zdaniem w takim razie po wejściu w życie tej ustawy założenie firmy zajmie nam? Według uzasadnienia do tego projektu powinno nam zająć 7 dni. To byłby bardzo dobry czas na założenie działalności gospodarczej, ponieważ do tej pory było to prawie 30, tam 25 do 6 dni, no ale to było związane chociażby z koniecznością przesłania w formie papierowej informacji z KRS-u do innych urzędów. Więc te 7 dni byłoby bardzo dobrym czasem i wydaje się, że on powinien być osiągalny. Dlaczego łatwość założenia firmy jest tak ważna, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy? Ona jest bardzo istotna dlatego, że osoby, które decydują się na założenie działalności gospodarczej, są zazwyczaj najbardziej takie kreatywne, mają bardzo dobre pomysły i często są to pomysły, które odpowiadają na zapotrzebowanie na rynku. To znaczy coraz rzadziej zdarza się, że ktoś po prostu zakłada sobie działalność, bo gdzieś tam kiedyś sobie założył czy przeczytał, że jakaś nisza na przykład jest do zagospodarowania i że on będzie to robił, bo chce to robić. To są najczęściej już teraz przedsiębiorstwa, które odpowiadają na nasze konkretne potrzeby. To są przedsiębiorstwa, które oferują najbardziej kreatywne i takie konstruktywne podejście do naszych potrzeb. To są wreszcie przedsiębiorstwa, które odpowiadają też na nasze oczekiwania. Taki przedsiębiorca, który dopiero zaczyna działalność gospodarczą, on działa jeszcze w takim, powiedziałbym, trybie bardzo emocjonalnym, entuzjastycznym. On ma wielki impet na początku, będzie się bardzo starał. Więc jeżeli skierujemy tą jego pozytywną energię na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie na to, żeby on przez kilka czy kilkanaście dni załatwiał sprawy w poszczególnych urzędach, a później czekał na to, aż one przetworzą informacje, które przecież można by złożyć w formie elektronicznej i one by się jakby rozprzestrzeniły do pozostałych urzędów, no to wtedy jest czysty zysk dla gospodarki. Nie traćmy tej energii młodych często ludzi, ale nie tylko oczywiście, ale często młodych ludzi, którzy zakładają firmy na to, żeby oni musieli walczyć z administracją, walczyć z procedurami, tylko skierujmy ją na to, żeby oni mogli oferować swoje usługi, produkty i żeby z tego była wartość dodana dla gospodarki i też dla klientów, którzy no, potrzebują tego, co jest oferowane.